Powodem naszego spotkania jest film Danton, który będziemy oglądali w ramach przeglądu filmów Andrzeja Wajdy, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z okazji 96. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy. I od razu pytanie będzie takie, kiedy pojawiła się w internecie informacja, że będziemy dzisiaj rozmawiali przed filmem Danton i ten film będzie pokazany, natychmiast pojawiły się komentarze, co wam do głowy przyszło, żeby pokazać teraz Dantona, w którym gra Gérard Depardieu, który jest pachołkiem Putina. No, tak. No właśnie, jak z punktu widzenia historyka, jak powinniśmy się odnieść do takich politycznych koneksji świata sztuki? Zaskoczył mnie pan. Miałem nadzieję. Zaskoczył mnie pan. No niestety nie wiem, czy wszystkich zadowolę, bo jestem w tej sprawie bardzo, bardzo radykalny. Znaczy uważam, że jeśli powiedzieliśmy sobie, że Putin jest jak Hitler i ma płacić reparacje, to wszyscy, którzy współpracują z Hitlerem, muszą być z Putinem, muszą być traktowani tak jak ci, którzy pracowali z Hitlerem. I koniec, kropka, czyli nie podajemy im ręki, nie zapraszamy ich na kolację, nie bawimy się z nimi, film oglądamy, ale ta wojna ma wymiar etyczny przede wszystkim. I w tym wymiarze etycznym musimy być tak, tak, nie, nie. Więc oni naprawdę dokonują zbrodni wojennych, naprawdę są gotowi pójść dalej i naprawdę trzeba ich teraz zatrzymać. I trzeba cisnąć wszystkich ludzi, którzy ich wspierają. Uszanować Rosjan, którzy stoją na ulicy, ale tych, którzy siedzą u nas na Zachodzie, robią biznesy, biznesiki i mówią, że ich to nie obchodzi, no nie zadawać się z nimi i oni powinni odczuwać presję. My nie jesteśmy od tego, żeby dawać dzisiaj komfort, bo ktoś tam ginie w Kijowie w tym samym czasie. A żeby mniej osób zginęło w Kijowie, musimy cisnąć na rosyjską klasę średnią, na wszystkich pomocników Putina. Wiem, że tu jestem radykalny, może to nie pasuje do kulturalnego wieczoru, ale powiedziałem szczerze, jak myślę. Ja myślę, gdyby że to był Depardieu, to ja bym nie przyszedł. To jednak pasuje do tego wieczoru, jak widać po oklaskach. No jednak gra Depardieu, więc musimy mieć to z tyłu głowy. Ale teraz pozwoli pan, że wrócimy do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ale w tym filmie nie ma nic o rewolucji francuskiej. Jest w ogóle o rewolucji bardzo dużo. A właśnie. Sprawa Dantona, czyli podstawa do filmu Danton, została zrealizowana przez Andrzeja Wajdę w Teatrze Powszechnym w Warszawie w roku, kiedy pan się urodził. Więc nie mógł pan oglądać tego przedstawienia, ale ja byłem na tym przedstawieniu. I to był początek Teatru Powszechnego na Pradze. Niemożliwe, naprawdę. Ostatnio miałem taką sytuację w jednej ze stacji telewizyjnych. Widocznie wojna tak mi dodaje powagi, że dziennikarz pierwszy przeprowadził ze mną wywiad, a potem mówi, a teraz panie profesorze, to jak pan jako pokolenie twórców Solidarności sądzi tam o czymś, nie? I to wtedy pomyślałem, że coś jest nie tak ze mną. Więc dziękuję za to przypomnienie tego 75 roku. To był wielki sukces Wajdy i wielki sukces Wojciecha Przoniaka w roli Robespiera. 7 lat później, dzięki temu sukcesowi wcześniejszemu w teatrze, powstał film Danton we Francji. Zaproszony został do niego Przoniak, żeby zagrać Robespiera, ale to także ważny był moment, ponieważ był stan wojenny w Polsce, więc Wajda nie miał możliwości tutaj działać. Wykorzystał tę okazję, żeby to zrobić we Francji. Francja jest tutaj ważna. Przypomina mi się mój profesor od historii, to był Stefan Meller, który zawsze powtarzał, że Wielka Rewolucja Francuska to jest matka wszystkich rewolucji, to jest taki wzorzec metra, jeśli idzie o rewolucję, o silnik rewolucji i na jej przykładzie możemy właściwie wszystko zrozumieć, co się dzieje w historii i też ta historia Dantona i Robespiera i sytuacji, że rewolucja pożera własne dzieci i tak dalej, tu jest modelowo przedstawiona. Jak pan to widzi? Czy Meller miał rację? No ja tak myślałem. Znaczy po pierwsze dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że mogę z panem się spotkać, bo tak, żebyśmy sobie porozmawiali, to pewnie pierwszy raz w życiu i faktycznie moje myślenie o filmie jest związane z panem.
więc też tak się jakoś spiąłem, przygotowując się. I oglądałem ten film i miałem takie poczucie, co ja Państwu tutaj powiem. Bo tak, o rewolucji francuskiej było prawie nic i tu mieli rację krytycy tego filmu, kiedy zwracali uwagę na to, że film jest trochę odklejony. O samej rewolucji było dużo, o władzy i mechanizmach władzy było tak, że miałem wrażenie, że wczoraj to słyszałem na jakimś posiedzeniu. I uderzył mnie w tym filmie realizm, a zastanawiałem się wyłącznie nad jednym, ponieważ znałem Andrzeja Wajdę, wielokrotnie z nim rozmawiałem i ja uważam go za jednego z najwybitniejszych Polaków, ale nie miałem wrażenia, żeby on tyle wiedział o władzy. Kiedy rozmawialiśmy o polityce, nie miałem nigdy poczucia, że... Znaczy miał bardzo wyraziste poglądy, ale w tym filmie pokazał się jako analityk polityki, jako człowiek, który bardzo dobrze zna meandry, tak jakby tam siedział. Uniwersalność tego filmu zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Myśmy się tu spotkali, bo jak jest o władzy, to czasem tutaj też rozmawiam, minęliśmy się na pokazach Kawalerowicza i wtedy rozmawiałem z Grażyną Torbicką o Faraonie i wtedy jednak musiałem włożyć trochę wysiłku, żeby to poprzekładać na współczesny język, pokombinować. Mhm. Było tego dużo i ciekawie, ale jednak. Tutaj siedziałem, myślałem, co ja panu powiem, bo muszę zrobić takie zastrzeżenie, że cokolwiek dzisiaj powiem, to na moment musicie państwo zapomnieć, że jestem posłem, że zajmuję się aktywnie polityką i w jakim klubie jestem, bo miałem wrażenie, że powiem krótko. Wszystko to widziałem. Gdybym kogoś uczył na politologii o mechanizmie konfliktu po rewolucji, no to, proszę państwa, dokładnie tak wygląda. Od na przykład ten napęd, który dają przywódcom ich otoczenia. Ten uniwersalny mechanizm, w którym przywódca spotyka się z drugim przywódcą, a potem wraca, niby wie, niby okazuje swoje przywództwo, niby sam już zdecydował, ale nie może nie ulec współpracownikom. Nie widziałem innego modelu, jest jedyny obowiązujący, a ten widziałem zawsze, kiedy byłem w podobnej sytuacji, a takich sytuacji widziałem w życiu mnóstwo. Szczególnie, kiedy byłem trochę młodszy i robiłem za współpracownika polityków. Widziałem, że ten szef zawsze, nawet jeśli radykalny, to tonuje, jak Robespierre, a ci wokół niego coraz mocniej nakręcają przeciwko temu konkurentowi, a szczególnie przeciwko otoczeniu tego konkurenta. Właściwie nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Realizm tych scen był taki, że mnie porażał. No, rozmowa Robespiera z Dantonem, no to chyba odbyła się na świecie tyle razy, ile rewolucja, razy setki takich rozmów. I to było uderzające. To możecie państwo sobie podstawić w to miejsce w dowolnym momencie, choćby po rewolucji Solidarności. W dowolnym momencie po rewolucji Solidarności podstawcie sobie państwo dawnych współpracowników, którzy szli razem. Więc niech będzie to rozmowa Michnika z Jarosławem Kaczyńskim gdzieś na początku lat 90. albo niech to będzie rozmowa Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, albo niech to będzie rozmowa Julii Tymoszenko z Wiktorem Juszczenko, albo Nino Burdżanadze z Miszą Saakaszwilim. Te rozmowy przebiegają zawsze tak samo. Są mieszanką serdeczności i nieufności. Opierają się o półironiczne... Widziałem takie rozmowy mnóstwo w swoim życiu, w Polsce i za granicą. Po prostu miałem poczucie, że Wajda tam był. Zaczyna się od tych miękkich ironii, tych złośliwostek. Dawne zaufanie i podziw miesza się z aktualną nieufnością i grą polityczną. I zazwyczaj nic z tych spotkań nie wychodzi. Bo każdy ma już swoją drogę i swoją wizję tego, o co walczył w rewolucji. I zawsze jest jakiś Danton, genialny organizator opinii, który na zapleczu zawsze je tego turbota, zawsze ma tę swoją ulubioną kadarkę,
zawsze ma to, co czasem to jest coś bardzo prostego, co naprawdę bardzo lubi i co jego współpracownicy starają się, żeby było dostarczone do tego, co się dzisiaj nazywa VIP roomem. No dobra, to tyle. Mógłbym jednak długo o tym mówić. Ale byłem po prostu olśniony realizmem i nie pamiętałem tego filmu w ten sposób. Widocznie jak go oglądałem przed laty, to za bardzo jeszcze byłem, za mało byłem doświadczony. Ja nie bez kozery wspomniałem o sztuce Sprawa D'Antona Stanisławy Przybyszewskiej, bo myślę, że dużo z wiedzy Wajdy to jest wiedza Przybyszewskiej. Ona była w latach 20., kiedy pisała, w 26 roku napisała Sprawę D'Antona i miała 28 lat. Była bardzo młodą osobą, córką Stanisława Przybyszewskiego, która była pochłonięta historią i właśnie historią Wielkiej Rewolucji Francuskiej i miała swoich ulubieńców. Jej ulubieńcem był Robespierre. Więc trochę ta perspektywa, która jest w jej sztuce i u D'Antona i za sprawą Przoniaka też przeniesiona na ekran, jest troszeczkę w stosunku chyba do przekazu historii. Jest tam próba obrony Robespiera i trochę takiego ona nie lubiła D'Antona. Ona uważa, że D'Anton to był manipulator, że manipulował, taki trochę populista, manipulował ludźmi, manipulował poparciem dla siebie, a Robespierre był w jej rozumieniu, bo czytałem pisma Przybyszewskiej, czysty. On był takim nośnikiem czystej idei. Nie wiem, jak to było z Przybyszewską, młodą dziewczyną, która pewnie obserwowała też elitę kulturalną i polityczną tamtej Polski. 26 rok. Ale no ja pamiętam w tym kontekście, i to będzie pasowało, chociaż będzie troszkę odległe, inne takie świadectwo tamtego czasu, literackie, kulturalne świadectwo tamtego czasu, czyli niezapomniany romans Teresy Henert, Zofii Naukowskiej. I to było tak, że ta dyskusja po 18 roku i po zdobyciu niepodległości między dawnymi legionistami, między tymi, którzy ręka w rękę walczyli, to był przecież ten model. Ja nie wiem, na ile to miała w głowie Przybyszewska. Wajda to musiał mieć w głowie, bo on rozumiał te tematy wyśmienicie, ale to jest tak uniwersalny schemat, że nawet nie mogę nic więcej dodać. Bo to przecież o to, przecież o co był spór między Piłsudskim a Wojciechowskim? O co był spór między Niedziałkowskim a Sieroszewskim? O to, że oni kiedyś razem szli, że spali w jednym łóżku, że jedli z jednej miski, że rozmawiali o ideałach, że wygrali tę swoją rewolucję, zrobili, a później mieli różny stosunek do taktyki politycznej i do tego, czego potrzebuje lud i na ile można przypochlebiać się wyborcom. No i czy to już wystarczy, czy już wywalczono wystarczająco dużo, czy iść dalej? A D'Anton się nie zajmuje w gruncie rzeczy tym, czy to wystarczy, bo D'Anton zajmuje się obsługą elektoratu i dochodzi do wniosku, że coś mu się należy od życia na koniec. Więc on jest po prostu, on jest w ogóle takim specyficznym modelem, który tak naprawdę rewolucję w rozmowie z Robespierrem traktuje już czysto instrumentalnie. Ja to tak czytam. Widzę w D'Antonie. Ja pamiętam, to pasuje, bo musimy też to przecież wiązać, tę dyskusję z tym, co jest dzisiaj. Pamiętam, jak Leszek Miller tłumaczył Schrödera jeszcze przed wojną. Ja nie robię nikomu wyrzutów za to, co było przed wojną, bo przed wojną to w ogóle różnie było. I jak Leszek Miller mówił, musicie go zrozumieć, bo to był taki człowiek, który nigdy nie miał pieniędzy, zawsze się zajmował polityką i w końcu trafił na moment, kiedy mógł zarobić. No to chciał zarobić. No i to jest ten model, że D'Anton jest dla mnie tym, który wreszcie znalazł sposób na obsługiwanie swojego elektoratu, tego elektoratu, który popierał rewolucję i na rewolucji się wzbogacił, tego mieszczaństwa, które już swoje wcześniej ofiarowało, a teraz chciało po prostu pożyć i sam D'Anton też chce pożyć. I jego zderzenie z Robespierrem jest z tego punktu widzenia arcyklasyczne. Ale Robespierre też nie jest czyściutki, bo też ma swoje
te rzeczy, które bardzo lubi, te swoje ulubienia. Przecież to on też jest przez Wajdę w taki sposób pokazany. W tym sensie rację miała krytyka francuska, że Wajda, doświadczony już na wszystkie sposoby z rewolucją, która przylazła do Polski w 81 roku, już po stanie wojennym, myślę, że nie miał serca do rewolucji. Pokazał tę rewolucję pod każdym względem, no od tej w najlepszym razie ironicznej strony. Bo to jednak to widać, że Wajda obnaża rewolucję w każdym wymiarze i w tym robespierowskim, i w tym, jak to widzi, w tym modelu Dantona. No tak, ja opisuję ją w fazie takiej już gnijącej. A zadaję sobie pytanie teraz, czy to, co się dzieje w Rosji i w Ukrainie, czy to jest grzybnia dla jakiejś rewolucji? Są dwie różne historie i zaraz do nich wrócę, ale jeszcze dwa słowa o tym, czy to jest faza gnicia, bo to może jest inaczej. Może my po prostu idealizujemy rewolucjonistów, może my po prostu przywykliśmy do tych ludzi. To jest częste u nas, że przywykliśmy do tych ludzi, co są na cokołach i potem, kiedy się dowiadujemy, że jest inaczej, no to jesteśmy bardzo zdziwieni, że nagle ten z cokołu lubi tego świeżego turbota i co on tam jeszcze, bo sobie zapisałem, co było tam w menu, bo tam były takie w menu rzeczy, co i teraz chodzą, przypiórki na przykład, nie? To taka klasyka, że to jest tak, że mamy to wyobrażenie i nagle jak się dowiadujemy o kimś tych szczegółów, to myślimy, że to on jest jakiś zdegenerowany. No i szczerze mówiąc, bo ja tu jestem przecież po to, żeby być trochę jako politolog, ale też trochę jako człowiek, który widział politykę. No to ja powiem Państwu, ja inaczej nie widziałem. Jeśli degeneracja polega na tym, że ktoś ma te swoje lubienia, nielubienia gdzieś tam w kuluarach, nie pamiętam nikogo, kto by tego nie miał. Naprawdę. Tak to jest, bo po prostu to jest ludzkie. Teraz rewolucja. Są dwie różne historie, bo dzisiejsza... W nocy kończyłem taki esej dla polityki, dokładnie o tym. I zamówienie brzmiało, żeby tak krótko na 15 tysięcy znaków opowiedzieć o dzisiejszej Ukrainie. No to dzisiejsza Ukraina jest córą rewolucji. Bo dzisiejsza Ukraina, to było tak, w 13 roku jesienią, kiedy zaczynała się rewolucja, już ta rewolucja Euromajdanu, pamiętam, że siedziałem u przyjaciół we Francji i nam się to ładnie zapętla teraz wszystko. Rzecz się działa w Alzacji i w telewizji pokazali pierwsze obrazki z Majdanu. Ja się szykowałem, żeby następnego dnia tam już polecieć i mówię do takich zaprzyjaźnionych Francuzów, no zobaczcie, ta Ukraina jest taka fajna, wy ją pewnie dobrze rozumiecie, bo oni ciągle robią rewolucję. No a Rosaline mówi, wiesz Paweł, wy to macie dziwne te rewolucje. Bo u nas jak jest rewolucja, to żeby były owoce tej rewolucji, to krew musi być. Tak my się nauczyliśmy tutaj. Nie? A ja mówię, nie, no wiesz, Rosaline, teraz to jest tak, że rewolucje to są takie non-violence. Trzeba robić tak, żeby tam wstążki sobie poprzypinać, kwiatki sobie powkładać tu i ówdzie, ale krwi to nie. A Rosaline powiedziała, ty zobaczysz. No i teraz, kiedy myślimy o współczesnej Ukrainie, to w gruncie rzeczy rytm życia tego państwa jest wyznaczony przez trzy rewolucje. Rewolucję na granicie, faktycznie taką modelową rewolucję bez przemocy z jesieni 90 roku, którą mało kto pamięta, bo media były wtedy jeszcze mało rozwinięte w naszej części świata. Później była rewolucja pomarańczowa, 2004 rok, 2004-2005, a później rewolucja Euromajdanu, czy ta europejska, 13-14. W tej ostatniej już były ofiary. Jak Państwo pamiętacie, między 18 a 20 lutego były ofiary w 14 roku. A teraz jest wojna. I mądra była ta moja przyjaciółka francuska Rosaline, która mi powiedziała, że krew musi być. Bo na koniec się okazało, że żeby Ukraińcy utrzymali to swoje duże państwo, które im historia dała takie wielkie w 91 roku, jak najwięksi nacjonaliści ukraińscy sobie nie mogli wyobrazić. Już trudno powiedzieć, czego Ukraińcy mogliby jeszcze chcieć. Jeszcze kawałeczek Chełmszczyzny i troszkę na Kubaniu. Bo już większego nie mogli dostać. No tak im wyszło. Ale
ten ból historii polega na tym, że na koniec tak muszą zapłacić, tak jak myśmy płacili za niepodległość, tak od nich też historia zażądała zapłaty i teraz na naszych oczach płacą, bo to tak zadziałało. No to można wrócić do tego Wajdy, który mówił, nie, do Mellera, pana mistrza, że faktycznie musi być ten model francuski, czyli za wolność trzeba zapłacić krwią. Rosja, inna historia. Władza w Rosji zmienia się raczej w oparciu o przewrót pałacowy, o jakąś intrygę w świecie elit. Mobilizacja rewolucyjna w Rosji, ciężka sprawa. No a jednak była rewolucja październikowa. No, dawno temu. No, wcześniej była 1905. No właśnie, im przeszło, bo jednak wszystkie te zmiany władzy, które siedzą, bo to też dotyczy Putina, to się da wszystko też ładnie zapętlić, bo Putin ma we łbie jedną rzecz, czyli ma coś, co ja określam jako kompleks Chruszczowa, czyli to przekonanie, że jak nie będzie brutalny i nie użyje wszystkich zasobów, to się odnosimy do konfliktu kubańskiego, to potem zostanie zdjęty przez swoich. I ja sądzę, że kiedy analizujemy Putina, to oczywiście trzeba to robić na wielu płaszczyznach, i strategicznej, i taktycznej, i wziąć pod uwagę jego wykształcenie, i jego osobowość, i jego rodzinę, ale także wziąć pod uwagę te jego lęki historyczne. Jednym z jego lęków historycznych było to, że w podbramkowej sytuacji nie użyje wszystkich zasobów, które ma. To nie brzmi dobrze, bo pamiętajmy, że istotą kryzysu kubańskiego było użycie lub nieużycie broni atomowej. Ale Putin często mówił o Chruszczowie i o tym, że Chruszczow się zawahał i naraził na szwank potęgę imperium. No tak, czyli Ukraina bardziej jest ta rewolucyjna, majdanowa. Rosja faktycznie w tej głębokiej tradycji, to jasne, jakby z rewolucji się wzięła ta Rosja sowiecka, ale dzisiejsza Rosja raczej, myślę, że jeśli Putin się czegoś boi, to nie rewolucji, tylko tego, że jego współpracownicy go zdejmą albo ubiją. Ja mam swoją taką teorię, że jak oglądamy film, to w zasadzie 50% tylko naszego wrażenia zależy od tego, co jest na ekranie, a drugie 50% zależy od nas samych, to znaczy z jakim bagażem informacji, erudycji przychodzimy, w jakim jesteśmy stanie, ale też co się dzieje dookoła nas, bo z tego wynika to, co my zauważymy w filmie. I pytanie takie jest teraz. Co dzisiaj państwo, siedząc na widowni, za chwilę oglądając Dantona, co mogą zobaczyć dla nich teraz ważnego? Tak jest nie tylko z filmem, tak jest też z dobrą publicystyką. Ja mam takich kilka żelaznych tekstów, które co rok czytam ze studentami. Mogę się z państwem podzielić, co to są za teksty. Z mojej dziedziny, z mojej branży. To jest na przykład Rosyjski kompleks Polski Ilusza Mieroszewskiego, ale też na przykład Skórzem krwi bratniej Stanisława Stomy. I dobry film i dobra publicystyka, po prostu chyba dobre dzieło na tym polega, zawsze jest filtrowane przez nasze doświadczenie tu i teraz. A to zawsze mnie po prostu tak zachwyca, kiedy czytam tego Stommę, szczególnie Stomma Skórzem krwi bratniej. To jest taki wielopoziomowy, starodawny, ale genialnie napisany też od strony stylu esej. Każdego roku, kiedy go czytam, pewnie od 20 lat ze studentami, inaczej go czytam i inne rzeczy widzę. Ja się dziwię, że tak można było napisać. Więc tak jest też z tym filmem. Powiem panu, że w gruncie rzeczy dopiero pan mnie wpuścił w te uliczki dotyczące Ukrainy i Rosji. Ja to chyba bardziej wyszedł ze mnie człowiek zajmujący się jednak na co dzień polityką i historyk czasów współczesnych. Ja widziałem taki długi ogon sporów o solidarność. Kto stał, gdzie było ZOMO, a kto po drugiej stronie, jak to się stało, żeśmy szli razem, a teraz jest wszystko podzielone. I cały czas widziałem te, słyszałem, brzmiały mi w uszach dyskusje, które słyszałem
I robiło to dla mnie ogromne wrażenie, że jakbym po prostu, jakby to Wajda sfilmował. I chwilami miałem wrażenie, że już nie widzę tych kostiumów, tylko że słyszę, że mi gdzieś brzęczą w uszach rozmowy, które tyle razy słyszałem i z których nie ma wyjścia. Bo z rozmowy między Dantonem a Robespierrem nie ma dobrego wyjścia już dla nikogo. Ale po prostu dlatego, że każdy już poszedł swoją drogą i każdy jest napędzany przez swoich współpracowników. Zresztą ja wiem, że to nie jest ta odpowiedź, którą pan chciał usłyszeć, bo pan chciał usłyszeć coś wielkiego, wzniosłego, a ja mówię o technice politycznej, ale no, mówię, co ja widziałem. Ja widziałem narady u liderów i napędzających ich współpracowników. Bardziej, szybciej, więcej, idźmy. Nie możesz tak tego zostawić. Musisz. I nawet taki twardy lider, mocna osobowość, każdy lider pracuje z ekipą. Nawet ci, o których myślimy, że są tacy samobieżni. On gdzieś na końcu ulega i bierze w swojej rachubie pod uwagę to, że ci jego ludzie nie akceptują do końca jego postawy, która często wynika z sentymentu rewolucyjnego, czyli z jakiejś historii, którą przeszli razem, która często się udała, no i coś tam minęło. No i tyle. Ja z tego wyprowadzam wniosek, że niezależnie od faktu, że Danton jest o Dantonie, Robespierre i Francji i historii francuskiej, to my oglądając go w kinie Kultura Dzisiaj i tak będziemy widzieli Polskę. Bo tamtej taktyki było tyle, prawda? Jak Danton, jak Robespierre motywuje przed Komitetem Ocalenia Publicznego, dlaczego nie może zatrzymać Dantona, bo jeszcze sądzi wtedy, że nie będzie go musiał zatrzymywać. Jak zmienia stanowisko pierwszego broni, ale kiedy widzi, że to niemożliwe, to potem przyznaje, że on jest szczególnie winny, ale wtedy zasłania się taktyką. I to jest po prostu taka kalka, że już nie chcę tego powtarzać, ile razy to słyszałem. Jak widzi, że nie da rady go wybronić, to zasłania się taktyką. Czyli mówi, nie mogę tego. Jeden z liderów politycznych się w Polsce mówi, nie mogę, bo partia zawyje. Nie mogę tego zrobić, bo stracę jakichś zwolenników. Nie mogę tego zrobić, bo odpłynę 2% elektoratu. Tak, wiem nawet więcej niż wy, jaki to jest drań. On jest większy drań niż myślicie. Ale właśnie dlatego nie mogę go zatrzymać. I ta pełna instrumentalizacja kwestii sprawiedliwości i odpowiedzialności, która zależy wyłącznie od taktyki i od tego, jak się układa podejmowanie decyzji w tym ciele kolegialnym. I jak przywódca manipuluje, stara się manipulować tym ciałem kolegialnym i wyjść przywódcą z zebrania, podczas którego w gruncie rzeczy kwestionowana jest jego linia. Bo przecież linia Robespierre'a wobec Dantona jest ewidentnie kwestionowana. W tym było coś, jakaś tajemnica. To szkoda, że nie ma z nami Krystyny, bo jest tajemnica polegająca na tym, że naprawdę ktoś, kto tak jest w stanie to zagrać, bo to przecież nie jest tylko kwestia... To nie jest tylko kwestia Robespierre'a. To jest kwestia wszystkich, którzy tam siedzą. Każdy aktor, który tam siedzi, zagrał dobrze. Jakby po prostu był w takiej sytuacji już wiele razy, albo jakby ją gdzieś zobaczył. Ale może rację miał Łukasz Jasina, który mówił, że najlepszym Robespierrem w historii był właśnie Przoniak. Przoniak, tak, Wojciech Przoniak. Niech to będzie przesłanie naszej rozmowy. Docenimy Wojciecha Przoniaka, zapomnijmy przez chwilę, z kim gra w tym filmie, po to, żeby z czystą duszą obejrzeć tę historię. No i żeby potem ją zobaczyć w kategoriach tego, skoro już znamy silnik historii, co może się stać dalej, także z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję.